Witajcie 2 grudnia. Ja zaraz idę do pracy, ale przed pracą gdzieś otworzę ten kalendarz z sentencjami, żeby wiedzieć, jaka sentencja jest na dzisiejszy dzień. A potem szykuję śniadanie i lecę do pracy. Zwłaszcza, że muszę skrobać szybę, bo widziałam, że jest zamarznięta w samochodzie już wczoraj. Więc tak widzę dwójkę. Niestety pewnie się też rozmazał ten napis, a nawet nie za bardzo. Zrelaksuj się, odpocznij, idź na spacer. No nie mogę tego zrobić na razie, więc zrobię to po pracy. Zrelaksuję się pewnie z Wami, bo muszę podać wczorajszy film dzisiaj zaraz po przyjściu. No i nagrywać kolejny. Także nie wiem, jak się będę relaksować. Ale na pewno będę chciała sobie odpocząć po pracy i na pewno przejdę się zaraz po pracy na jakiś mały spacer. Także jeżeli znajdziecie czas, to też tak zróbcie dzisiaj lub jutro. Już mi zostało mało czasu, ale tak, śniadanie mam takie jak wczoraj, w tym samym stylu, żeby zjeść coś ciepłego przed wyjściem, bo jest mi okropnie zimno i chyba na polu też jest zimno. Kawa, żeby mnie postawiła na nogi, bo poszłam wczoraj bardzo późno spać, przedwczoraj tak samo, także spanie po 3-4 godzinki dziennie, no to na pewno nie jest dobry pomysł, więc na pewno się zrelaksuję i chyba się prześpię, jak wrócę, chociaż nie wiem, czy będę miała taką możliwość. Moja piękna sieczuszka, ale tutaj sobie zasłoniłam zasłoną, bo zawsze wtedy mi mniej wieje, jak śpię. No i tak. I jem i lecę, już jestem pomalowana, gotowa. Czy wy to widzicie, jak jest zimowo, jak zmrożony jest chodnik i w ogóle, no, po prostu jest śnieg. Świetnie, mówiłam. Cały czas i teraz nawet już nie wiem, na czym skończyłam, ponieważ sobie nie wcisnęłam po prostu tego przycisku do nagrywania. Więc widzicie, wracam. Miałam się gdzieś przejść, ale nie przeszłam się, ponieważ jest zimno i muszę sobie zjeść coś ciepłego i napić, chociaż mam termosik z kawą. Ponieważ tobie COVID wolę nosić coś swojego. Ale naprawdę, o, już mi się fajnie nagrzało w samochodzie, bo było tak zimno strasznie. Znaczy nie ma jakiegoś takiego może wielkiego zimna, no ale nie jest zimno. Jest marysulką raczej. I teraz tu się zrobiło ciepło, muszę sobie przykręcić. I słucham teraz książki Złudzenie, Szarlotnik. To jest taka ostatnia książka, którą mam. Szarlotnik na komórce, a inne mam jeszcze w wersji papierowej, więc muszę wszystko przejrzeć i zobaczyć, co mogłabym sobie jeszcze dokupić, ale dopóki, po prostu wiecie, nie odszukam tych, które mam w wersji papierowej, no to nie chcę, żeby się powtarzały, po co niepotrzebnie wydawać na pieniądze, jak i tak właściwie tak raz właściwie czytam te książki. Mogłabym ich nawet nie kupować, tylko sobie pożyczę z biblioteki, ale wiadomo teraz. No a poza tym nie będę ich słuchała jadąc, prawda? Jeżeli będę miała z biblioteki. No a zaraz dojadę właśnie do miejsca, gdzie będę mogła włączyć komórkę. No i po prostu później przyjadę, to muszę jeszcze się do Was odezwę i Wam pokażę, co sobie kupiłam takiego świątecznego, co by się nadawało na prezenty lub co już tam posiadam, czy kupiłam na przestrzeni czasu, bo czasami właśnie na promocjach opłaca się kupić te rzeczy wcześniej, w lecie, czy tam kiedyś. No i tyle ciekawego u mnie dzisiaj, no drugi dzień vlogmasu i ten film właśnie zobaczycie pewnie 3 lub po prostu później, bo nie wiem kiedy. Nie wiem, kiedy po prostu go będę mogła rzucić.
Natomiast dopiero go zmontuję, ale widzicie, mam tak, że jutro muszę coś jeszcze po pracy załatwić, potem muszę, mam jeszcze spotkanie z pracy takie online, potem w sobotę mam kurs, albo w niedzielę, nie wiem, ale muszę się też do tego kursu trochę przygotować, czegoś się pouczyć, tak, że widzicie, tak to właśnie wygląda, że mam mało tego czasu. Dobrze, rozłączam się. Zjem sobie teraz zupę jarzynową. Mam jeszcze kilka klusków śląskich i potem szybko jadę do sklepu. To moje drugie danie. Nie zdążyłam w pracy wypić kawy. Nie miałam czasu, więc to sobie troszkę jeszcze doleję. Zobaczcie, co mam. Wróciłam właśnie ze sklepu i zrobiłam sobie frytki. Oczywiście nie będę ich jadła sama, ale kupiłam takie podstawowe rzeczy, jakieś chlebki, mleko i tego typu sprawy. I teraz sobie zjem trochę frytek, zrobiłam herbatkę. Już drugi raz nagrywam i słuchajcie, znowu sobie nie wyłączyłam przycisku do nagrywania, więc nagadałam się. Okazało się, że jednak nie nagrałam nic, ale zobaczcie, sporo frytek mi zostało. Tu stoi mój misiek Soniczka i zrobiłam sobie herbatę. Bieżące enjoy, relax, ponieważ słuchajcie, no ja nie wiem, co się dzieje z moją komórką. Otwierałam kalendarze i mi się ta komórka po prostu wyłączyła sama. Słuchajcie, już drugi czy trzeci raz. Bo widziałam, że włączyłam i było to okienko włączone. Natomiast ja nie wiem, samo mi się to wyłączyło podczas nagrywania. Wiecie, tak cały czas nie patrzę na to, czy jest włączone, czy nie. No nie przypuszczałam. No i zobaczcie. Czyli tak. Ten kalendarz. Tu było drugie okienko. Tak wam pokażę. Po prostu mi się to nie grało. I tutaj coś takiego chyba szaum. To pewnie będzie szampon. Zobaczcie, jaka piękna grafika. Piękna grafika kalendarza. No i tutaj mamy też coś napisane. Ale powiem wam, że to tak pięknie pachnie. Takim ciasteczkowo-kakaowym zapachem, także coś wspaniałego, naprawdę fajny jest ten kalendarz. Niby taki prosty, nie był drogi, a taki naprawdę, naprawdę fajny. Właśnie tutaj mamy TM, prawda? Ja nie mam dostępu, bo ja daleko mieszkam do takich miejsc. Byłam w Berlinie, ale to było dawno. Dwa razy byłam, albo trzy nawet, nie wiem, nie pamiętam. I tutaj mamy. W czekoladce, słuchajcie, był samolocik. Czyli zwiastuje pewnie jakąś podróż, która nie nastąpi niestety w tym roku. Dobrze, tak, czekoladka fajnie. Miałam smak na czekoladkę. A herbatka? Nie wiem. Chyba się też nie nagrało. I nie pamiętam, które to było okienko, ale chyba to. Tak. Organiczna czarna z imbirem, goździkami i gwiazdkami anerzu. Później wyjmę. No i to, co wam mówiłam właśnie, że rano miałam właśnie to drugie okienko, żeby się zrelaksować. Później to też, że ja poszłam sobie do sklepu, potem wróciłam do domu. Znaczy najpierw wróciłam z pracy, zjadłam coś, było mi zimno bardzo. Zrobiłam sobie coś gorącego do picia, później poszłam do sklepu. Pojechałam z moją mamą, pojechałyśmy razem. Kupiłyśmy różne takie jedzeniowe rzeczy i wróciłam teraz. Nie jem frytki i piję herbatkę. Właśnie w tej filiżance enjoy relax, bo miałam się zrelaksować na spacer, to właśnie tylko do sklepu, nie poszłam nigdzie indziej. Potem sobie zjem czekoladkę, która tutaj gdzieś na mnie czeka, o tak, czekoladkę. No i potem będę szybko montować film, ale ponieważ jutro też mam dużo pracy i muszę sobie przygotować różne rzeczy, później po pracy muszę coś iść załatwić, a potem jeszcze mam spotkanie online z pracy, więc no nie wiem, z filmem może być kiepsko jutro, także zobaczymy, to będzie najwyżej z dwóch czy trzech dni, bo w sobotę mam ten kurs znowu z kolei, no i widzicie, tak to wygląda, mój przypadek. Dobrze, słuchajcie, może to nie jest jakoś tak doskonale, ale pokażę wam te rzeczy, których wam wczoraj nie pokazałam, które są takimi rzeczami, które jeszcze można wciąż kupić na prezenty świąteczne. I mam tutaj kilka
Takie, wiecie, u mnie będą drobne prezenty, nie będzie jakichś wielkich. Mam skarpetki świąteczne, takie, bardzo ładne, z Sisaya, więc one nie są drogie, 7,99 kosztują takie skarpetki, naprawdę fajne. I słuchajcie, tak zrobiłam, że kupiłam, te akurat pokazuję Wam teraz takie prezenty do mnie, do domu, więc te skarpetki kupiłam dla siebie, bo chciałam mieć, wiecie, na Vlogmas coś takiego świątecznego i takie. Są bardzo fajne też z Sisaya i słuchajcie, no ładnie to wygląda, przywiązane kokardeczką, więc spokojnie można dać na prezent. I one mają tutaj te antypoślizgi takie zamontowane, więc fajnie. Więc ja sobie w nich będę chodziła, żeby, wiecie, było fajnie do filmów. Natomiast właśnie, tak jak Wam mówiłam, że moja mama chciała takie dłuższe skarpetki, nie takie stopki, więc kupiłam dla niej, że, wiecie, ubierzemy sobie w święta na przykład takie skarpetki wszyscy świąteczne, no i to będzie śmiesznie. W ogóle można sobie tak chodzić, wiecie, czuć ten świąteczny nastrój. Dorośli ludzie, starsi też mogą się zabawić trochę i pochodzić w takich skarpetkach, więc to jest dla mojej mamy. Ale spokojnie można też to kupić jakiemuś dziecku, młodzieży na przykład. Na pewno się będą cieszyli z takich skarpetek i coś takiego. Czy jeżeli macie siostrę, brata, nawet dorosłych, to jest takie fajne, śmieszne. Mam paczkę Bounty. Zobaczcie, jestem w takim długim swetrze. O, widzicie, w takim długim swetrze z Bounty. Można coś tutaj pod spód sobie ubierać, bo ten dekolt jest duży, to w zimie byłoby tak zimno. Ja po prostu teraz mam go, no tak, wiecie, tak ubrany. No, słuchajcie, ja tak na boku, Bounty mam różne rzeczy, bo swetry zamówiłam tylko właśnie wtedy te dwa, ten, który miałam wczoraj, ten taki morski i taki, no właśnie takie ładne kwiaty czy liście, nie wiem co to jest. Ja w takie srebrne uznałam, żeby świątecznie to wyglądać. Natomiast z rzeczy prezentowych, coś słodkiego zawsze jest dobre. Ja tutaj mam takie czekoladki Milki, taką choineczkę. Dla innej osoby też taki dodatek do prezentu, taki prezencik z czekoladkami Lindt. I one są zawsze też dobre. Maseczki w tym roku. Wyjątkowe prezenty, ale wiecie, one mają ładny wzorek i maseczki. Trzeba mieć więcej tych maseczek, więc przydaje się to już też. Dwa mikołajki. Też to jest fajnie dodać. Następnie tak. Koszulka nocna. Taka właśnie z krótkim rękawkiem. Coś takiego. Troszkę większa jest, no bo to nie dla mnie. A ładna szara. Tak. Też wiecie, ja wiedziałam, co niektórym osobom kupić, co by chciały. Z takich rzeczy, słuchajcie, trochę może śmieszne. Nie pamiętam w ogóle, gdzie ja to... Aha, to jest właśnie Bounty. Zobaczcie, takie skarpety. Jednak te skarpety kupiłam dla siebie. No, zaraz Wam je pokażę. One są fajne. Też mają te antypoślizgi. O, zobaczcie, takie gwiazdki antypoślizgowe. Są bardzo grube. Takie z reniferami. I no i tutaj na razie są związane, ale są ciepłe, więc można sobie w nich chodzić jako w takich pantoflach. A ja na przykład po moim białym dywaniku nie chodzę w pantoflach, tylko chodzę właśnie w skarpetkach, więc żeby mnie było zimno, to będę miała coś takiego, czy jak sobie siedzę przy komputerze. Ale tutaj kupiłam szare prezent. Takie same, tylko szare. Zobaczcie, są bardzo, bardzo ładne te szare. Może mi się bardziej podobają nawet. Ale one są na prezent. Ja dla siebie mam czarne. To też jest na prezent. Właśnie to Wam wczoraj pokazywałam. Taka kula ze skarpetkami w misie. Czekajcie, nie wiem jak to odwrócić. O, widzicie? Tutaj takie ładne białe misie. Też zobaczcie, coś takiego. Takie ładne też są z Bounty. Z takim świątecznym ptaszkiem. Czekajcie. O, właśnie widzicie, z takim świątecznym ptaszkiem w czapce mikołajowej. Bardzo mi się podobają.
i tu zawiązane kokardeczka, super fajne. I takie skarpety męskie też z Wompry, one będą dla mojego taty. Takie różne kolory, z białym, z czerwonym, z właśnie z takim morskim i znowu z białym, także no nie wiem, takie stopki jak. Z takich rzeczy prezentowych jeszcze tutaj mam taką torebkę. Ona nawet nie była droga, bo słuchajcie, ona była z 79 zł, z 80 zł. Była przeceniona na 39, więc uważam, że naprawdę nie jest złą torebką, fajna. Fajna taka większa torebka, bardzo lekka. I na takim uchu można ją właśnie w taki sposób nosić. I akurat ta torebka jest na imię do mojej mamy, bo moja mama lubi po prostu takie torebki. Więc wiedziałam, że to będzie coś, co jej się spodobało. Jest tu kieszonki. Tutaj nie, w tej akurat nie jest dużo tych kieszonek, ale jest to większa torebka, taka, która jej będzie pasować. Taki pakiet skarpet, wiecie, Monday, Tuesday i tak dalej. Na cały tydzień takie skarpety męskie. Ja już sobie kupiłam też takie różne rzeczy pod choinkę, bo jest Mikołaj, jest właśnie, mi się daje na przykład prezenty w Wigilię, ale też właśnie tak jak Wam mówiłam, że są imieniny, urodziny i w ogóle, i potrzebowałam takie różne rzeczy, ale takie użytkowe chwilowo staramy się sobie dawać, więc kupiłam taki ładny szaliczek, naprawdę mięciuteńki, to jest męski szaliczek, tutaj ma takie ładne wykończenie. Natomiast tutaj jest druga torebeczka i ona jest taka malutka. Ma długie ucho, ale można właśnie nosić na takim krótszym, jako taką mniejszą, bardzo lekką. I ona ma kilka kieszonek. Jedna jest tu, taka rozpinana. Jedna jest z przodu. Na zameczek też taka rozpinana. No i w środku. Ale ta torebka jest bardzo, bardzo lekka. I też można sobie właśnie ją tak fajnie nosić, jak się chce. I ponieważ moja mama potrzebowała właśnie takie rzeczy, to jej to kupiłam. Ta torebka też nie dużo kosztowała, a ona nie, ona nawet więcej kosztowała, bo ona kosztowała 59,99. Ale słuchajcie, ona była przeceniona chyba. Te torebki wszystkie były przecenione, nie wiem jak to było, ale chyba była przeceniona, a może i nie, może to nie ta. Ale to jest coś takiego, co moja mama chciała, żebym jej kupiła, jak znajdę coś takiego właśnie, co będzie się jej podobało, więc po prostu jej to wzięłam. Ale czy to jest wszystko? A nie, to nie jest wszystko. Jeszcze takie męskie rękawiczki. Ale co jest właśnie ważne, że one się nadają do obsługiwania iPhone'a bez zdejmowania. I że one tutaj mają te końcówki palców. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale tu one się tak odznaczają, te końcówki. Na trzech palcach to jest. Na trzech pierwszych palcach. Także to jest taki przydatny gadżet. Ostatnia rzecz z tych promocji to jest fajny zestaw prezentowy Clarins. Ja go kupiłam wtedy, kiedy to się naprawdę bardzo, bardzo, słuchajcie, opłacało, bo to naprawdę wychodziło dużo taniej. A on zawiera... On składa się z takiej kosmetyczki, naprawdę całkiem dobrze. I ta kosmetyczka zawsze się nam do kogoś przyda. Wszystko było ładnie zapakowane. I w tej kosmetyczce jest coś, co ja chciałam, bo w ogóle chciałam sobie kupić jakieś serum. Może serum właśnie warto mieć jakieś dobre. Do tej pory miałam takie serum z serii Premier z Nadmorza Martwego. Przywiozłam sobie, jak byłam w Izraelu, to sobie kupiłam. Ono mi się skończyło i teraz miałam takie zwykłe z Bielendy, ale właśnie rzęszeniowe. Ja bardzo lubię takie kosmetyki, więc mimo wszystko ono jest dobre, chociaż nie jest jakoś bardzo drogie. Natomiast nigdy nie miałam kosmetyków Clarinsa i o tym serum było tak napisane, że jest takie świetne, to jest właśnie nawilżające z takim lipidowym systemem anti-aging. No nie wiem, no po prostu bardzo, bardzo dobre, bardzo dobry miało opis i chciałam bardzo go kupić, ale ono jest normalnie drogie.
A tutaj właśnie w tym zestawie wychodziło właśnie razem jeszcze z tą zniżką wychodziło dużo taniej i ono jest duże. To jest aż 30 ml, czyli to jest normalna taka, wiecie, taka pełna buteleczka, można by powiedzieć. Widzicie, ono tak wygląda. Jest taki, ma pompkę. Po prostu ma pompkę, no i ma taką jakby żelową konsystencję, taką wodnistą, ale taką, no, taką fajną, naprawdę. Ładnie też to bardzo pachnie. Także jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona i wydaje mi się, że to będzie bardzo fajne. Więc to jest właśnie jeden taki kosmetyk. I tutaj jeszcze jest taki krem regenerujący, antyzmarszczkowy, 15 ml. Coś takiego. I drugi, taki na dzień, też 15 ml. Do wszystkich typów skóry i też właśnie przeciwzmarszczkowy. Ale jeden z nich chyba miał jeszcze jakiś SPF, ale nie wiem. Nie wiem. No w każdym razie dwa takie kremy i właśnie to serum. Mnie się to wydaje bardzo fajne. I do tego jeszcze ta kosmetyczka. Aha, tu są opisy jeszcze. Więc to będzie coś takiego. Także ja sobie to kupiłam dla siebie. Ale też coś, co może być fajnym prezentem. To są na przykład te kosmetyki Yves Rocher. I ja na przykład używam takiego kremu Elixir Jeunesse. To jest na dzień taki krem. I ja go mam tutaj właśnie. Taki już otwarty. Ten drugi jest zapasowy, bo była właśnie też promocja. I wtedy sobie kupiłam, bo lubię te kremy po prostu. Więc mam tutaj właśnie taki, który już rozpoczęłam. A drugi jest taki z serii Hydra Vegetal. Ja też lubię bardzo te kosmetyki. I to jest tak. I to jest właśnie w takim niebieskim pudełeczku. Ten z kolei jest bogatym kremem działającym przez 48 godzin. No fajne są te kremy. Fajne są kosmetyki. Wyruszę jeszcze właśnie na przykład, ja bardzo często używam kosmetyków do mycia twarzy, właśnie teraz na przykład mam w łazience taki i różne toniki, czy właśnie takie płyny micelarne, bardzo lubię od nich, w ogóle na przykład żele pod prysznic, bardzo fajne mają te kosmetyki, też ładny jest design tych kosmetyków, w ogóle tak się zastanawiałam, czy było nie kupić sobie ich kalendarza adwentowego, ale nawet uważam, że takie skarpetki czy takie właśnie różne gadżety świąteczne to bardzo, bardzo są fajne i na przykład popatrzcie, można komuś kupić taki właśnie żel pod prysznic i skarpetki, jeszcze do tego jakieś małe czekoladki, na przykład taki mikołajek, jak widzieliście, fajny prezent, na przykład jak ja bym coś takiego dostała, to ja bym się cieszyła. Wcale nie musi być to coś nadzwyczaj drogiego, czy jakiegoś, wiecie. Nie, bo to sprawiło przyjemność, czy zobaczcie, tak jak ja wam wczoraj pokazywałam właśnie te kosmetyki z Bath & Body Works, one może nie są tanie, no ale zobaczcie, no takie dwie rzeczy i fajnie to wygląda. Fajny prezent, uważam. No także tak, także pokazałam wam to wszystko. Jest już późno, także takie rzeczy się dzisiaj działy, no też jeszcze nic nadzwyczajnego, bo ten rok ma dopiero się zaczyna i dopiero taki świąteczny nastrój trzeba sobie wyrobić i dekoracje też. Postanowiłam, że jeszcze na zakończenie przed snem odezwę się do was i powiem wam dobranoc, bo jestem już taka zmęczona i strasznie mi się chce spać i też jest późno. Ja nie wiem, czy zdążę złożyć tego vloga dzisiaj. Być może zobaczycie go jutro, ale życzę wam miłej nocy. Wyśpijcie się dobrze. Ja niestety chyba nie będę zbyt wyspana, chociaż i tak jutro pracuję zdalnie z domu i też później mam pracę, więc może będzie mi łatwiej. Nie będę musiała tak rano nigdzie, wiecie, lecieć, tylko wstanę sobie tak normalnie, jak normalny człowiek, zjem śniadanie i w ogóle nie w takim pośpiechu. Także
dobrej nocy. Zależy oczywiście, kiedy to oglądacie, bądź może dobrego dnia.